Numer 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu strategii rozwoju miasta, plan na lata 2020-2030, druk numer 105. Opinię do tego projektu uchwały ponownie przedstawi pani przewodnicząca Małgorzata Krawczyńska. Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji pan Roman Jankowski. Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. 12 radnych głosowało za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Ponieważ nie widzę. Możemy przystąpić. O, jest Jarosław Sidor, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Jest niewykluczone, że będę jedynym, a szkoda. A szkoda, że tym programem, tym tematem tak mało radni się interesują. Ja prosiłem radnych, aby zajrzeli szeroko do tego dokumentu, w te wszystkie załączniki. I proszę państwa, w 2020 roku, kiedy ten program, ta strategia została przyjmowana, ja go poparłem, tak jak cała Rada Miasta ówczesnej kadencji, i zacząłem się bardzo dokładnie przyglądać. Dokładnie tak samo jak wcześniej był wieloletni plan inwestycyjny. I proszę państwa, nie będę mówił tak długo jak na komisji w listopadzie ubiegłego roku, czy też na sesji w ubiegłym roku, gdzie porównywałem różne zadania, kwoty, terminy. Powiem tylko jedno, że to i wiele zadań, które były w strategii miasta Konina w listopadzie 2023 roku i nie poparłem tego, nie zgadza się z nową strategią czy z nowymi załącznikami, które są w tej strategii dostarczone radnym miasta Konina obecnej kadencji. Przede wszystkim nie zgadzają się kwoty i nie zgadzają się ówczesne pierwotne terminy, gdzie wiele zadań już dawno powinno być po prostu zakończonych, wykonanych, są przesuwane o lata do tyłu, do roku 2028-30. A drugą kolejną rzeczą to są kwoty. W budżecie, no chociażby licząc, podsumowując kwoty, które są podane w tabeli, na rok 2023 ze środków miasta, tak zwanych własnych, przypada 113 204 tysiące, jeżeli chodzi o strategię miasta Konina, a wydatki majątkowe, nie wiem, czy państwo dokładnie śledziliście budżet, to jest koszt około lekko ponad 80 milionów na wszystkie wydatki majątkowe, część gminna i część powiatowa. Ja mówię tylko o zadaniach, które są tutaj zawarte, jeżeli chodzi o strategię na rok 2020, powiedzmy piąty, tak? Kwotę podzielone przez 6 do roku 2030. I panie prezydencie, rozmawiałem, i mówię o tym co roku praktycznie, tak? Strategia jest piękną, fajną rzeczą, jeżeli się ją realizuje. I podobnie było z wieloletnim planem inwestycyjnym, tak? Wiele zadań jest z tego wieloletniego planu inwestycyjnego przerzucone tutaj, gdzie wtedy nie zostały zrealizowane. Życzyłbym sobie i naszemu miastu, aby te zadania jednak doszły do skutku. I jeden z prezesów dużej spółdzielni mieszkaniowej powiedział mi: panie Jarku, lubię pana, cenię pana, zagląda pan wszędzie, czyta, obserwuje. Niestety tak jest. My również niestety tak mamy. Strategia wieloletnia dla spółdzielni jest taka, a rzeczywistość jest całkiem inna. I tą rzeczywistość, po prostu porównując pewne rzeczy, będziemy widzieli w budżecie na rok 2025. Panie prezydencie, mój głos będzie
inny przy głosowaniu do tego, co powiem. Jestem jak najbardziej za strategią miasta Konina, za strategią rozwojową, która również jest tutaj zawarta, ale nie widać tego w planach budżetu od wielu, wielu lat. Wie pan dobrze, że w wielu kwestiach pana popieram, możemy dyskutować w wielu kwestiach, w wielu tematach. I po raz kolejny, prosiłbym również o to, o takie dyskusje z pozostałymi radnymi, aby do pewnych rzeczy przekonywać, pokazywać i aby ci radni również nie byli tylko, przepraszam, maszynkami do głosowania, ale żeby mieli coś do powiedzenia dla rozwoju tego miasta, a nie do zwijania, które niestety jest od wielu, wielu, wielu lat. Dziękuję. Dziękuję i kolejny zgłosił się do pana Robert Popkowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Drodzy Państwo, ja tylko wspomogę głos pana radnego Jarka Sidora. Rzeczywiście strategia rozwoju miasta Konina nie jest planowana tak, jak być powinna, choć byłem na konsultacjach społecznych i powiem szczerze, że ja poprę oczywiście tą uchwałę, ale tylko z tego powodu, że wyjaśniono nam, że strategię miasta Konina tworzy się po to i wpisuje się tak dużo rzeczy, żeby móc korzystać z środków zewnętrznych, że jeżeli nie mamy wpisanej strategii miasta Konina jakiejś działania jakiegoś, ewentualnie jakiejś inwestycji, to ona po prostu nie przejdzie. I ja się z tym zgodzę i dlatego tą uchwałę poprę. Natomiast tak jak Jarek Sidor powiedział, ja nie zgadzam się z tym, żebyśmy tworzyli fikcyjne strategię, bo w takim razie w moim przekonaniu powinniśmy stworzyć dwie strategie. Jedną aktualną dla nas, która będzie przez nas respektowana i tworzona w sposób taki odpowiedzialny i będziemy wiedzieć, jak ta strategia dla miasta Konina wygląda. Drugą strategię to na potrzeby techniczne dla pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to dzień dzisiejszy koniecznością, więc będę głosował za, ale nie jestem za tym, żebyśmy w taki sposób realizowali nasze zadania miejskie i żebyśmy planowali strategię w taki sposób. Dziękuję. Dziękuję. Zabierze teraz głos zastępca prezydenta Witold Nowak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja chciałbym podyskutować z wami rzeczywiście, skoro chcecie rozmawiać na temat strategii, to ja oczywiście bardzo chętnie też porozmawiam. Zarządzaniem strategicznym zajmuję się kilkanaście lat, ale tego, jak modelowo realizujemy zarządzanie strategiczne w mieście, nie muszę mówić ja swoim głosem. Wystarczyło, że docenił to Związek Miast Polskich, które miasto nagrodził tytułem samorządowego lidera zarządzania. Ale żeby nie było, że wy mówicie jakieś ogólne słowa i ja mówię jakieś ogólne słowa, to ja poproszę, panie radny Popkowski, żeby mi pan wskazał w zestawieniu przedsięwzięć strategicznych, w odniesieniu do strategii miasta, projekty, które są źle tam umieszczone, nierealizowane. Proszę mi powiedzieć, które z zadań, jak pan patrzy na nową ścieżkę rozwoju, łącznie z przypisanymi źródłami finansowania, się panu nie podobają, albo co by pan chciał tam zmienić, albo co pan proponował do zmiany, uczestnicząc w zespołach strategicznych. To ja na ten moment podziękuję. No to zakładam, że pan Robert Popkowski chce to powiedzieć. Bardzo proszę. Panie prezydencie, oczywiście ad vocem w stosunku do pana. Nie wiem, czy pan nie zrozumiał tego, co ja chciałem przekazać. Możliwe, że nie, ja po prostu powtórzę. Zgadzam się z wszystkimi zapisami, które tam są, bo one są na wyrost. Po to, żebyśmy mogli później w razie czego zrealizować zadania miasta takie ze strategii. Natomiast nie jestem przeciwny temu, co jest tam wpisane, żeby było zrozumiałe. Jestem temu tylko przeciwny, że fajnie by było, gdybyśmy mieli również strategię taką, którą możemy kontrolować i rozwijać w sposób kontrolowany i przewidziany, a tutaj zdaję sobie sprawę ze strony technicznej, że tak być powinno. Natomiast to, co pan mówi, że ja próbuję torpedować coś lub nie zgadzać się z tym, to nie jest to w moim przekonaniu i nie miałem tego na myśli, żeby właśnie w ten sposób mówić i robić. Ja mogę powiedzieć tylko z doświadczenia wieloletniego, jak zasiadam w tej sali, od początku jak powstawała strategia, a pamiętam te czasy, bo też wtedy już byłem radnym, zawsze to był, delikatnie mówiąc, dokument na wyrost, bo lepiej jak tam znajdzie się więcej, niż coś się nie znajdzie, bo tak to zawsze działa.
I to jest prawdą to, co pan radny powiedział o tym, że oczywiście nie ma szans uzyskania dotacji jakiegokolwiek programu, jeśli ten nie znajdzie się w zapisie strategii. I z tego powodu on się tam musi znaleźć. Więc to, że będą one zawsze trochę na wyrost, jest rzeczą naturalną i nie powinniśmy się na to obrażać. Lepiej napisać za dużo niż za mało, bo to wtedy sami się nie pozbawiamy szansy na realizację, a mamy teraz znów czas, kiedy okaże się, że pieniędzy jest tak dużo, że może zabraknąć czasu, żeby je wydać, bo no, fundusze unijne wystartowały z dwuletnim opóźnieniem.